W dzisiejszym Top 10 z okazji 25. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziesiątka motoryzacyjnych aukcji, w których możecie wziąć udział. Zapraszam do oglądania. W 1993 roku zadebiutował na Kargiwie w Mistrzostwach Włoch w klasie 125 cm3 i odniósł pierwsze zwycięstwo. Rok później zdobył tytuł mistrza. Mowa tu o włoskim motocykliście i dziewięciokrotnym mistrzu świata Valentino Rossim. Przez te wszystkie lata jeździł w kilku teamach, w Aprilii, w Yamaha oraz Ducati. Końcowo wylądował w tym drugim zespole. Podsumowując, w karierze Valentino odniósł 114 zwycięstw, 221 razy stanął na podium i 64 razy wywalczył pole position. Dziś możecie wylicytować oficjalną czapkę, w której Valentino Rossi wystąpił podczas 18 rund MotoGP 2016. Posiada na dodatek specjalną dedykację od motocyklisty. Wraz z nią otrzymacie certyfikat autentyczności podpisu. Dla fanów sportów motorowych to prawdziwa gratka. Od 2007 corocznie odbywa się kilkudniowy etapowy rajd charytatywny, polegający na przejechaniu około 2,5 tysiąca km w jedną stronę samochodem z czasów socjalizmu. Rajd ten odbywa się w lipcu, sierpniu lub wrześniu, a start ma zawsze miejsce w Katowicach. Startujące samochody muszą się często zmierzyć z naprawdę ciężkimi warunkami i bardzo często zdarza się, że nie dojeżdżają na punkt mety. Dziś stajecie przed możliwością zakupu maski czerwonego złombolowego Poloneza z 1998 roku, który przyjechał już dwa wyścigi. W 2014 roku do Loret de Mar, a w 2016 był pod Etną i Palermo na Sycylii. Na masce znajdują się podpisy gwiazd Klaudii Pudny, Farben Lere, Pijamy Porno, Big Cyca, Jurka Owsiaka, Filipa Heizera oraz ekipy Pinki i Musk. W latach 1944-1990 odpowiednikiem Policji w Polsce Ludowej i Rzeczypospolitej Polskiej była mundurowa formacja państwowa o charakterze policyjnym nazwana Milicją Obywatelską. Podstawowym wyposażeniem milicji był polski Fiat 125P, ale jeździły też auta takie jak Nysa 522, GAZ-69M czy UAZ-469B. Dziś otrzymujecie możliwość odbycia wycieczki po Warszawie lub okolicach właśnie tym drugim radiowozem, czyli GAZ-69. Wycieczka trwać ma około godziny i mogą w niej wziąć udział 4 osoby. Pamiętacie serial Zmiennicy? Jeden z tych kultowych filmów ukazujący PRL-owską rzeczywistość w sposób nieco bardziej groteskowy. Na dodatek w tej produkcji prezentowano perypetie taksówkarzy warszawskiego przedsiębiorstwa taksówkowego. Akcja skupiona była wokół taksówki o numerze bocznym 1313. Początkowo był to niebieski duży Fiat, później został on zamieniony na żółtego Fiata 125P w kolorze Safari. Możecie wylicytować przejazd dużym Fiatem w wersji zbliżonej do oryginału taksówki z serialu Zmiennicy. Przejazd miałby się odbyć w Nowym Dworze Mazowieckim lub okolicach. Na w pełni naładowanych akumulatorach przejedzie 1500 km. Napędzają go dwa silniki elektryczne, rozpędza się do 120 km na godzinę. Waży jedynie 430 kg i przede wszystkim ładuje się go głównie za pomocą energii słonecznej. To skrócony opis dużego polskiego osiągnięcia, bolidu Eagle One, czyli efektu wielomiesięcznej pracy studentów Politechniki Łódzkiej. W 2015 roku zespół wystąpił w Australii, gdzie uzyskał 6 miejsce w swojej kategorii. Rok temu w południowej Afryce zespół otrzymał 5 statuetek, w tym 3 za ustanowienie nowych rekordów. Przez 8 dni bolid pokonał 2817 km. Dziś możesz otrzymać możliwość przejechania się w charakterze kierowcy polskim solarnym bolidem na torze Łódź. Adam Małysz oprócz długiej i emocjonującej kariery w skokach narciarskich zasłynął również jako kierowca w sportach motorowych. W 2011 roku ogłosił, że ze swoim pilotem Rafałem Martonem wezmą udział w kilku rajdach Porsche Cayenne, a ich głównym celem jest rajd Dakar. Do tego poziomu jednak pomogli mu się przygotować profesjonaliści z zespołu RMF 4 Racing Team. Dziś macie możliwość wygrać w licytacji możliwość odbycia przejażdżki za kółkiem rajdówki przystosowanej do startu w profesjonalnych rajdach offroad. Towarzyszyć Ci będzie kierowca rajdowy, aktualny wicemistrz Europy CS w rajdach cross country Aleksander Fazi-Szandrowski. BMW posiadało do niedawna w swojej ofercie dwa modele, M235i oraz M135i. Ten drugi pełnił ważną rolę w gamie dwójek, ponieważ znacząco różnił się w kwestii mocy i osiągów od zwykłej dwójki. Ale jednak nie było to drapieżne i bezwzględne M2. Bawarski producent dokonał pewnej zmiany. Przybyło tym modelom mocy i otrzymały nowe oznaczenia odpowiednio M240i oraz M140i. Pod maską znajdziemy nowy silnik 3-litrowy, 6-cylindrowy o mocy 340 koni mechanicznych i momencie obrotowym równym 500 Nm. BMW z okazji Orkiestry Świątecznej Pomocy dał Wam możliwość przejażdżki tymi samochodami.
Lexus LFA to japoński supersamochód marki Lexus, produkowany od grudnia 2010 roku do 2012, zaprezentowany podczas salonu motoryzacyjnego w Tokio i wyprodukowany w ilości 500 egzemplarzy. Dysponował jednostką napędową o pojemności prawie 5 litrów i mocy 560 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy równy był 480 Nm. Otrzymujecie możliwość po wylicytowaniu odbyć na fotelu pasażera 30-minutową jazdę tym samochodem. Jazda miałaby się odbyć po drogach publicznych, w tym autostradzie A4 w okolicach Krapkowic. Chciałem już zacząć przedstawiać, czym jest marka Ferrari, ale zaraz. Chyba wszyscy wiedzą. To, co jest w tym momencie ważne, to to, że siedziba tej legendarnej firmy jest w Maranello we Włoszech. Jeżeli zalicytujecie, otrzymacie bilet na dwudniowy wyjazd do Maranello, a tam możliwość zwiedzania fabryki Ferrari, obejmujący cały proces produkcji, prezentacja techniczna Ferrari 488 GTB, jazdy testowe na torze Ferrari Pista di Fiorano, zakwaterowanie w czterogwiazdkowym hotelu oraz kolacja w restauracji Montana. Chyba warto. Kto z Was nie chciał od zawsze pojeździć sobie czymś wielkim? Wcielić się w rolę operatora koparki, kombajnu, śmieciarki, jak ostatni motodoradca, czy chociażby poprowadzić wzdłuż stoku narciarskiego olbrzymi ratrak? Ja chciałem. Teraz macie możliwość potowarzyszyć kierowcy podczas wieczornego przygotowywania trasy ratrakami Czarna Góra Resort. To by było na tyle, postarałem się znaleźć dla Was 10 najciekawszych propozycji aukcji motoryzacyjnych na WOŚP. Zachęcam do brania udziału i podzielenia się wrażeniami w razie zwycięstwa. Oglądajcie jutro o 20:00 nowy odcinek Jazd Próbnych. Do zobaczenia.